Dzień dobry Państwu. Dzisiaj zajmiemy się artykułem o poprawie wydajności wzmacniaczy Junior i Malady Golden Ear. No każdy projekt można udoskonalić i takie wzmacniacze Golden Ear nie były wyjątkiem. Oryginalne artykuły w Radio Electronics wygenerowały niezwykle dużą liczbę listów z komentarzami i raportami od czytelników, którzy albo skonstruowali wzmacniacz Golden Ear albo go właśnie wykonywali. Mamy tu oczywiście na myśli Lata 50., kiedy ukazały się te artykuły, a dokładnie rok 1955, magazyn jest z lutego. Ci widzowie, którzy obejrzeli poprzednie filmy z serii Golden Year, zauważyli, że dobrą opinią cieszył się ten wzmacniacz, ale czy dobry wzmacniacz można poprawić? No oczywiście. Tutaj pan Marszal, zainspirowany listami czytelników, wprowadził kilka modyfikacji i ulepszeń do obwodów. Zobaczmy, co zrobił. Zewnętrzna pętla sprzężenia zwrotnego. Na podstawie korespondencji wysłał wniosek, że istnieje granica poprawy w redukcji zniekształceń, którą można uzyskać przez zwiększenie sprzężenia zwrotnego w pętli zewnętrznej. W większości przypadków zastosowanie 14 dB lub nieco większego sprzężenia zwrotnego w pętli zewnętrznej, oprócz tego 14 dB w pętli wewnętrznej, powodowało redukcję zniekształceń. Jednak w niektórych przypadkach zwiększenie tego sprzężenia powyżej 14 dB nie powodowało dalszej poprawy, a czasami nawet zwiększało zniekształcenia. Istnieją dwa powody tego zjawiska i dwa sposoby rozwiązania, które teraz Pan Marszal wyjaśni. W oryginalnym projekcie zewnętrzna pętla przykładała sprzężenie zwrotne z uzwojenia wtórnego transformatora głośnikowego przeznaczonego do cewki głośnikowej do jednej z katod pary wejściowej wtórników katodowych. Tworzy to rezystor sprzężenia zwrotnego i cewka drgająca bocznikująca to uzwojenie, a zatem zmniejsza się opór netto lub efektywny katody. Powoduje to brak równowagi. Brak równowagi można skorygować za pomocą balansu symetrii. Jednak wartość rezystora sprzężenia zwrotnego zmniejsza się wraz ze wzrostem sprzężenia zwrotnego. Jeśli rezystor jest zbyt mały, rezystancja katody lampy wejściowej zmniejsza się do punktu, w którym lampa jest niedostatecznie spolaryzowana. Jest mało prawdopodobne, aby miało to miejsce w przypadku wersji Junior z listopada 1953 roku, który pobiera sprzężenie zwrotne z odczepu 500 omów i dlatego używa wysokiej wartości rezystora sprzężenia zwrotnego. Jednak gdy do sprzężenia zwrotnego używany jest odczep 16 lub ośmioamowy, rezystor sprzężenia zwrotnego może być tak niski jak 10 kOhm, a nawet mniej i to rzeczywiście wyrzuca stopień wyjściowy poza jego normalny zakres paralizacji, czyli mówiąc dzisiaj zmienia punkt pracy poza dozwolony zakres. Istnieje bardzo proste rozwiązanie. Sprzężenie zwrotne można zastosować do siatki dolnej lampy, czyli tej lampy, która siatkę miała podłączoną do masy, przez dzielnik napięcia, jak pokazano na rysunku pierwszym i drugim. W ten sposób obwód sprzężenia zwrotnego nie ma żadnego wpływu na wartości statyczne stopni wejściowych. Napięcie zwrotne zwrotne musi być w fazie sygnałem, a nie w odwróconej fazie jak ma to miejsce w przypadku normalnych typów sprzężenia zwrotnego, czyli tego podanego do katody. Działanie sprzężenia zwrotnego jest tutaj uzyskiwane dzięki temu, że inwerter jest wzmacniaczem różnicowym. Gdy sygnały w fazie o tej samej częstotliwości są podawane do obu siatek, słabsze odejmuje się od silniejszego. Jeśli oba są równe, całkowicie się znoszą. Gdy wzmacniacz jest już zmontowany, istnieje 50% szans, że napięcie z górnego końca swewki drgającej będzie w fazie. Jeśli tak jest, sprzężenie zwrotne będzie będzie to widoczne w niższej głośności lub poziomie wyjściowym. Jeśli zastosowany sygnał będzie w odwróconej fazie, otrzymasz dodatnie skrężenie zwrotne, widoczne w zwiększeniu głośności lub co bardziej prawdopodobne. We wzbudzaniu się wzmacniacza, co z pewnością usłyszysz jako warkot płynącej łodzi motorowej. Gdy to nastąpi, faza musi zostać odwrócona. Najłatwiejszym sposobem na to jest odwrócenie siatek wejściowych. Fazę można też odwrócić, odwracając przewody do uzwojenia pierwotnego transformatora wejściowego, ale zwykle prościej jest odwrócić siatki wejściowe. Wartości zasugerowane na tych schematach zostały podane przez Dave'a Haflera z Eichlersound, który też jako pierwszy zastosował ten schemat we swoich prototypach. I one działają bardzo dobrze. Nie ma jednak powodu, aby przypuszczać, że inne wartości nie działałyby równie dobrze. Aby określić optymalną wartość rezystora sprzężenia zwrotnego zaleca się. I tutaj pan marszal opisuje te swoje zalecenia. Podłącz tymczasowo potencjometr o wartości około 10 kOhm do uzwojeń dla cewek głośnikowych 8 lub 16 Ohm lub maksymalnie 25 kOhm do odczepu transformatora dla cewki głośnikowej 500 ohmów jako kontrolę sprężenia zwrotnego. Zastosuj obciążenie rezystancyjne lub jeśli musisz użyć obciążenia głośnikowego, zastosuj je i odłącz głośniki wysokotonowe. Wyreguluj potencjometr w dół aż wzmacniacz przejdzie w oscylacje pasożytnicze. Ten stan można stwierdzić podłączając woltomierz na zakresie prądu przemiennego i teraz należy wyregulować dowolny sygnał wyjściowy, aby uzyskać odczyt 1 V na woltomierzu. Teraz należy zmniejszyć wartość rezystancji potencjometru. Odczyty na woltomierzu Zmniejszą się do pewnego poziomu, a następnie albo gwałtownie wzrosną to będzie wskazywać na oscylację ultradźwiękową albo będą oscylować powoli to będzie wskazywać na oscylację infradźwiękową. Teraz należy cofnąć się do punktu, w którym oscylacja ustanie. Aby mieć absolutną pewność stabilności, można pozostawić podłączony woltomierz podczas odtworzenia kilku płyt. Jeśli igła miernika nie podniesie się nagle i nie zacznie oscylować, sprzężenie zwrotne jest ok. Jeśli jednak oscylacje są wytwarzane przez nagły wstrząs albo szybko narastający sygnał wyjściowy, należy cofnąć trochę potencjometr i spróbować ponownie. Teraz należy zmierzyć używaną część potencjometru i podłączyć rezystor o mniej więcej takiej samej, ale nie niższej wartości. Dzisiaj można to zrobić też w prosty sposób. Wystarczy wygenerować z komputera przebieg prostokątny o częstotliwości, nie wiem, dla infradźwięków 10, 15, 20 Hz, dla wysokiej częstotliwości 20 kHz i też na komputerze można zaobserwować przebieg, jak on wygląda. Jest to aplikacja oscyloskopowa i podać sygnał, sprawdzić i ustalić, czy rzeczywiście ten wzmacniacz się wzbudza. Każdy Golden Ear powinien przyjąć jakieś 14 decybeli lub trochę więcej ujemnego sprzężenia zwrotnego, bez oznak niestabilności. Zapewni to rezystor o wartości około 4,3 lub 4,7 kOhm od uzwojenia dla cewki głośnika 16 Ohmów. W żadnym przypadku nie próbujmy tej metody z głośnikami wysokotonowymi podłączonymi do wzmacniacza, ponieważ oscylacje na pewno je spalą. A jak zwiększyć czułość wzmacniacza Golden Ear? Pan Marszal przyznaje, w poprzednim filmie o tym mówiłem, że celowo obniżył wzmocnienie wzmacniacza Golden Ear na rzecz dużej ilości prądowego sprzężenia zwrotnego. Aby poszerzyć odpowiedź wysokich częstotliwości, doszedł do wniosku, że większość ludzi, a na pewno siostra pana marszała, dla której wzmacnianie zostało pierwotnie zaprojektowany, nigdy nie używała więcej niż 500 mW mocy wyjściowej. Okazało się, że wielu czytelników chciało od 6 do 8 W przy rozsądnym napięciu wejściowym. Istnieje kilka sposobów, w jaki można zwiększyć wzmocnienie, i dwa z nich pan marszal poleca. Pierwszy nie wymaga żadnej lampy, a jedynie niewielki zmian obwodu. Główne zmiany w stosunku do oryginalnego wodu to bocznikowanie katod sterowników 12a7 rezystorem 15 km. Zmniejsza to prądowe sprzężenie zwrotne do 6 dB. Dodatkowo należy zmniejszyć wartość rezystoru sprzężenia zwrotnego w pętli wewnętrznej do 220 kg. Kondensatory sprzężenia zwrotnego powinny pozostać takie same. Ta kombinacja wytwarza około 14 dB sprzężenia zwrotnego. Zmocnienie basów jest większe a zatem przesunięcie fazowe jest jeszcze bardziej skompensowane. W rezultacie nowa wersja może pochwalić się płaskim pasmem przenoszenia w zakresie niskich częstotliwości. Przetwarzanie 20 Hz fali prostokątnej zadziwi każdego, kto ją zobaczy i zwróci uwagę na rozmiar transformatora wyjściowego, który ją wytwarza. W tej nowej wersji pan Marshall uwzględnił również zewnętrzną pętlę sprzężenia zwrotnego. W oryginalnym juniorze zastosowano dzielnik potencjometryczny w zasilaczu, aby zmniejszyć napięcie dla stopni wejściowych. Ten dzielnik zwiększał pobór prądu i nagrzewanie. Nowa wersja wykorzystuje prosty szeregowy rezystor obniżający i dzielnik o wysokiej rezystancji do polaryzacji żarnika. Niektórzy z czytelników chcieli dodać lampę stabilizatora do odstrzęgania, i rzeczywiście można to łatwo zrobić, zastępując kondensator lampą VR na rysunku drugim. To widać. Jeszcze większą czułość można uzyskać stosując sterownik 12X7 lub 6SL7 zamiast 12AU7 lub 6SN7. To Jest ten sam front end, który używa się w MaLady i jest teraz standardem dla wszystkich Golden IE. W nowej wersji lampa inwertera jak również sterownik są neutralizowane. Poprawia to odpowiedź wysokiej częstotliwości. Tutaj pan marszałek jeszcze wypowiada się na temat transformatorów wyjściowych. Tutaj oryginalnie był zastosowany UTC S15 Czytelnicy pytali, czy S16 można też zastosować. Oczywiście pan Marszal pisze, że tak. Można dodatkowo użyć transformatora Acrosound T0310, a dzisiaj można wybrać to z oferty sklepów, które sprzedają transformatory głośnikowe. Jeśli ktoś nie zdecyduje się na wersję Ultra Linea, może siatki podłączyć bezpośrednio do napięcia z zasilacza, jak to robi się w typowym wzmacniaczu pentodowym. Niektóre lampy potrzebują kondensatorów antyparazytowych albo rezystorów antyparazytowych do siatek. Teraz Pan Marshall w swoim artykule skupia się na ulepszeniu odpowiedzi wysokotonowej. Malady Golden Ear i innych wersjach wykorzystujących transformatory wyjściowe A-Cross Sound pasmo jest płaskie do około 100 000 Hz. Transformatory te mają niestety szczyty rezonansowe między 120 a 200 kHz. Ilość sprzężenia zwrotnego możliwa w pętli zewnętrznej jest ograniczona przez przesunięcie fazowe w obszarze ultradźwiękowym i po pewnym punkcie wzmacniacz pada w drgania. Co więcej, nawet gdy nie występują bezpośrednie i ciągłe drgania, cierpi odpowiedź przejściowa. Fala prostokątna 20 kHz może mieć bardzo strome boki. Ale szczyt zamiast być płaski, może być wyjątkowo niestabilny, jak na rysunku 3A. Rozwiązaniem tego problemu jest zmniejszenie przesunięcia fazowego na wysokim końcu, tak aby nawet przy częstotliwości rezonansowej było ono mniejsze niż 180 stopni. Częstym sposobem jest zbudowanie obwodu przesunięcia fazowego w pętli sprzężenia zwrotnego przez bocznikowanie rezystora sprzężenia zwrotnego odpowiednim kondensatorem. Jak pokazano w pętli sprzężenia zwrotnego na rysunku drugim. Dokładna wartość tego kondensatora będzie się różnić w zależności od okoliczności transformatora. W przypadku w większości transformatorów Acrosound kombinacja RC o stałej 10 mikrosekund pełni swoje zadanie. Zostanie to osiągnięte, jeżeli rezystancja rezystora sprzężenia zwrotnego w OMA i pojemność w mikrofaradach dadzą iloczyn 1. I tutaj przykłady macie pokazane na screenie z kalkulatora. Dokładniejszą korektę można uzyskać za pomocą oscyloskopu i fali prostokątnej 10 lub 20 kHz. Oscyloskop nie pokaże płaskiego szczytu, ale taki, który ma dużo drgań. Wtedy należy wypróbować różne pojemności na rezystorze sprzężenia zwrotnego i wybrać tę, która daje najbardziej płaski szczyt i najmniej drgań. Chodzi o to, żeby było jak najmniej przerzutów. Ten środek nie zawsze jest pełni skuteczny, zwłaszcza jeśli pożądana jest duża ilość sprzężenia zwrotnego. Owód Golden Ear daje jednak wyjątkową możliwość dalszej poprawy poprzez wstępną kompensację przesunięcia fazowego na wysokim końcu. Wszystko, co jest potrzebne, to niewielka pojemność od katody do katody stopnia sterującego. Jak to działa? Kondensator bocznikuje pętlę sprzężenia zwrotnego i dlatego ogranicza sprzężenie zwrotne. Jednak bocznik zmienia się wraz z częstotliwością. Przy niskich częstotliwościach reaktancja jest tak wysoka, że ma niewielki lub żaden efekt bocznikowania, ale przy bardzo wysokich częstotliwościach reaktancja może być tak niska, że pętla sprzężenia zwrotnego jest całkowicie zwarta, a wzmocnienie przy tych częstotliwościach wzrasta nawet o 20 dB. Wybierając odpowiednią wartość, można zmniejszyć sprzężenie zwrotne poza, powiedzmy, 50 kHz, zwiększając w ten sposób wzmocnienie powyżej tego punktu szybko. Zwiększenie wzmocnienia spowalnia przesunięcia fazowe, także podczas gdy wcześniej mogło ono wynosić 180 stopni przy 150 kHz, teraz może być znacznie mniejsze, na tle mniejsze, aby zapobiec dodatniemu sprzężeniu zwrotnemu. Tutaj również najlepszym sposobem proporcjonalnego rozłożenia tej kompensacji jest ostyloskop i fala prostokątna 20 kHz. Trzeba dobrać kondensator, który albo całkowicie eliminuje dzwonienie, albo minimalizuje je najzupełniej. Pan Marshall nie ustalił optymalnych wartości, ale wartość około 1000 pF wydaje się być dobrą średnią dla Golden Ears przy użyciu transformatora AcroSound T300 między 16 a 20 dB sprzężenia zwrotnego w pętli zewnętrznej. Rysunek 3B pokazuje poprawę wytworzoną przez połączenie tych dwóch środków w zmienionym obwodzie Malady z rysunku 2 ze sprzężaniem zwrotnym 20 dB w pętli zewnętrznej, oprócz tego 14 dB w pętli wewnętrznej. Jak ustawić równowagę? Pan Marszał napisał. W moich eksperymentach odkryłem najbardziej skuteczną metodę precyzyjnej regulacji równowagi wzmacniacza. Polega ona na użyciu analizatora zniekształceń intermodulacyjnych albo miernika multimetru. Wyreguluj równowagę w przybliżeniu za pomocą zwykłych środków. Ustaw analizator zniekształceń intermodulacyjnych i odczytaj zniekształcenia przy około 1 W. Teraz ostrożnie wyreguluj balans obie strony od przybliżonej pozycji równowagi, aby uzyskać minimalny odczyt na mierniku intermodulacji. Zauważysz, że intermodulacja spada, gdy regulacja równowagi jest przesuwana do jednego lub drugiego końca. Jednak jeśli przełączysz się na pozycję ustawiania nośnej analizatora, zobaczysz, że sygnał wyjściowy spadł. Prawidłowe minimum znajduje się gdzieś w pobliżu środka obrotu i zapewni wyraźną poprawę zniekształceń intermodulacyjnych bez spadku lub nawet ze wzrostem sygnału wyjściowego. Metoda ta pozwala uzyskać niemal idealną równowagę i zredukować zniekształcenia do 1 trzeciej albo nawet mniej. Miernik zniekształceń intermodulacyjnych można wykorzystać w ten sam sposób do regulacji polaryzacji sterownika 12AX7 Milady Golden i lub innych, które używają tego samego front-endu. Tym razem jednak należy wykonać odczyt intermodulacji blisko maksymalnej mocy wyjściowej, a następnie dostosować polaryzację do minimalnej intermodulacji. Tutaj pan Marshall jeszcze przyznaje, że można zmodyfikować zestawy Williamsona Ponieważ w ten czas, kiedy pisał ten artykuł, zestawy typu Williamson były dostępne w cenach o połowy niższych od kosztów części do Millady. Teraz wam rzucam screen z tego przetłumaczonego tekstu, możecie zobaczyć jak to można zrobić. Artykuł kończy się informacją przez wzmacniaczu korekcyjną do wkładki ceramicznej. Dzisiaj nie używamy w większości takich wkładek. Większość gramofonów ma wkładki MC lub MM. Czyli ten koniec artykułu można potraktować jako ciekawostkę. A co dziś jeszcze można zrobić, żeby ten wzmacniacz, jeżeli ktoś tego złożyć, działał jeszcze lepiej niż w czasach, kiedy on powstał. Po prostu zastosować stabilizację we wzmacniaczu, zwłaszcza do tego wzmacniacza różnicowego. Można zastosować tutaj zasilacze stabilizowane tranzystorowe. Jest ich kilka na rynku. Można też w roli zasilacza zastosować przetwornice DC-DC, które będą działały wydajnie i prawidłowo w tym projekcie. Pamiętajmy tylko, żeby dobrać wszystko ze względu na napięcie i na prąd. Wzmacniacz nie jest ograniczony do lamp 6V6, w stopniu końcowym można zastosować EL34, 6550, 6L6 albo EL84, 16P, 14P. Musicie jednak odpowiednio policzyć sterowanie takiej końcówki mocy i ustawić punkt pracy. Jak to zrobić? Jest seria filmu o projektowaniu przeciwstawnego lampowego wzmacniacza mocy. Następnym razem omówimy sobie jeszcze jeden projekt pana marszala Laboratory Golden Ear. Jest to bardziej skomplikowany wzmacniacz. I na koniec serii omówimy sobie High Fidelity Power Amplifiers, też pióra Josepha Marszala. Do zobaczenia następnym razem.